piec. Mamy syna, Katrin. Masz przed sobą wspaniałą przyszłość, synku. Jestem tego pewien. Well, I'm a mighty, mighty man, young and I'm in my prime. Yes, I'm a mighty, mighty man, I'm young and I'm in my prime. Pytanie brzmi, czy mogę rozbroić w ogóle tę bombę? Nawet nie patrzyłem, kiedy wchodziłem do miasta. Spójrzmy, jakie mamy tutaj staty. Specjał jest na poziomie 6, czyli mogę podwyższyć o 4 jeszcze. A jak mam z materiałami wybuchowymi? Może dam radę, bo chyba 16 było wymagane, albo 17. O, walnę sobie mentaty. Rozbroję bombę i nie powiem nic kościołowi atomu. Percepcja plus 5, inteligencja 5. I jestem przy okazji uzależniony chyba od mentatów już. Świetnie. Materiały wybuchowe 26, czyli powinienem rozbroić. Spróbuję rozbroić bombę. Można też oczywiście, moi kochani widzowie, przygotować bombę do detonacji. Wtedy tam mówimy panu Burkowi, który siedzi w barze, że wszystko jest gotowe. Idziemy sobie do Ten Penny Tower i z górnego piętra Ten Penny Tower razem z panem Burkiem obserwujemy sobie wybuch megatony. Tylko to... To nie ma tak w ogóle pozytywnych efektów. Poza tym, że dostajemy apartament, który tak naprawdę nie jest konieczny do przejścia gry. W megatonie możemy sobie na przykład handlować więcej rzeczy, bo tu jest zawsze dwóch sprzedawców więcej. Głównych sprzedawców, bo jest Moira i pan doktor Church. A w mega, w apartamentach kupców chyba jest trochę. Jacyś są na pewno, ale do apartamentów i tak się możemy dostać. Więc nie ma sensu marnować sobie jedną lokację specjalnie po to, żeby mieć jakieś luksusowe miejsce. Poza tym, żeby dobiec do apartamentu, potrzeba znacznie więcej czasu niż jest to potrzebne do wejścia tutaj do domu, tak naprawdę. Więc to strata czasu bieganie do apartamentów. Na rozbroję bomby, dostanę sobie dom. Punkty doświadczenia, zakończę misję taką jedną. Udało się rozbroić bombę. W ogóle Lucas Sims to jest niezły wariat. Przeszedł sobie taki 18-latek tutaj do Megatony i powiedział, że rozbroi bombę. Czemu by nie? Uratuj nas, 18-latku, czy tam 20-latku, nie wiem ile dokładnie mam już lat. A niech mnie. Udało ci się, co? Ładunek rozbrojony. Oto twoja nagroda. A zresztą, może z nami zamieszkasz? Przydałby się tu ktoś taki. Mamy tu pusty dom, który możesz za... Może nie wygląda pięknie, ale porozmawiaj z Moirą. Ma różne drobiazgi, którymi możesz... 300 punktów doświadczenia, mam już poziom, ładnie. Akt własności, klucz dostałem i mam poziom. O czym zaraz? Lucas Sims już nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc... Uważaj na siebie. Trzymaj się, kowboju. Walka wręcz do 70 i nic więcej na razie nie będę z tym levelował. Mam już wystarczająco dużo. Co weźmiemy? Retorykę można by było... Ciut do 30 może podwyższyć przez te moje levele. Na pewno idziemy w medycynę. Otwieranie zamków. I nauki ścisłe. Może otwieranie do 44. Nauki ścisłe do 38 na razie. Te dwie rzeczy się przydadzą. Albo do włamywania się do komputerów, albo do otwierania drzwi. Reszta mi się za bardzo nie przyda. Handel nie jest za bardzo potrzebny, bo i tak już będę miał sporo pieniążków. Chociaż i wydaje mi się, że dojdę do pewnego momentu, kiedy nie będę ulepszał tych czterech podstawowych umiejętności. Retoryka? No czemu nie, podwyższę sobie o 2 punkcioczki. O 1 na prawe, niech będzie. Kraj zamku na 45. Lubię mieć równe punkty. Co ty jeszcze by dać? Handel nie chcę. Dobra. W otwieranie zamków. Będę miał w następnym lewerze już 50. Będę mógł średnio je zamki otwierać. Co my tu mamy? Nie.
Nie za bardzo. Szczerze powiedziawszy, jak się handluje, to nie jest to za bardzo potrzebne. Krwawe jatka chyba to sobie wezmę. 5% do obrażeń plus rozpadające się ciała z pięści, to wygląda komicznie, ale także niebezpiecznie. Łajdak, co to jest? Aha, retoryka i handel to jest zwiększanie. 3 poziomy, ładnie. To jest tak samo jak i synek tatusia w zasadzie. Łajdak. To jest handel. Nie, retoryka i handel. W zasadzie to nie jest potrzebne, bo bardziej mi się przydaje synek tatusia. Bo mam nauki ścisłe i medycyna. A ja biorę krwawą jatkę. Gotowe. Domek jest tutaj. W tym kierunku. Będę tam wrzucał wszystkie unikalne przedmioty, bo jestem kolekcjonerem. W każdym RPG-ach od Beszady po prostu zbieram unikalne rzeczy. Tak w ogóle dostaliśmy tutaj razem z naszym domem robota Lokaja. Który będzie nam dawał codziennie wodę czystą, jeśli go poprosimy, i też chyba opowie nam kawał, zmieni fryzurę. I coś jeszcze? Chyba nie pamiętam. Proszę pozwolić, że się przedstawię. Jestem Wadsworth, twój osobisty robot Lokaj. Jestem tu, aby spełnić twoje potrzeby, zapewnić ci zabawę i rozrywkę. Co mogę dla ciebie zrobić? Czego do picia potrzebuję, Wadsworth, drogi? Oczywiście, sir, proszę bardzo. Dziękuję. Ja chcę fryzur zmieniać. Ej, a gdzie jest kawał? Tak, uważam, że temu miejscu przyda się. Proszę porozmawiać z Moirą Brown w sklepie skład przy katedrze, tu w mega... Gdy porozmawiam z Moirą, ona zapewni nam chyba... stół do... no, ławkę ulepszeń. Gdzie możemy stworzyć bronię. Stół chyba do... usuwania tych różnych jak to się nazywa, kurczę, po mentatach to dostałem, wyleciało mi z głowy to słowo, uzależnień, o dokładnie, uzależnień i do leczenia chyba. O, dawaj dowcip. Wadsworthie drogi, wal kawała. Fotony mają masę, nie wiedziałem, że chodzą na siłownię. Fizycy zrozumieją. Posprzątam, tu pozwala nieobecność, sir. Sprzątaj, sprzątaj. Tu jest stolik na kapselki. Zacznę kapselki, tfu, na figurki, które się zbiera. W tej chwili mam tylko jedną. Medycynę. Sporo ich jest, naprawdę. A część da się zdobyć tylko jednorazowo. Na przykład figurkę na medycynę chyba i jedna figurka jest w Raven Rock, ale jeszcze już nie będę zdradzał, co jest z Raven Rock związane, bo to trochę fabularne jest. środek na gryzonie dodaję. Kombinezon ochronny. Krypty opancerzone, bo to jest unikalne. Nie widziałem, żeby było na razie w grze więcej. Tutaj niepotrzebne. Coś, co waży, a... Pasz po na śmierci. To mógłbym w zasadzie na razie wrzucić, bo zajmuje mi ekwipunek. A i tak tej łapki na razie nie przygotuję, więc pójdzie tu. Trzeba uważać, żeby tam całości nie wziąć, bo później to będzie problem z umieszczaniem tego. Wszystko można walić do jednej szafki. Czy można... trzeba być bezpieczny. Znaczy, można mieć problem, bo... Jest taki mały bug, gdzie wszystkie rzeczy z szafek znikają, więc czasami lepiej, jakby to powiedzieć, zabezpieczać się. I wrzucać rzeczy do różnych szafek. To jest rzadko spotykany bug. I ja, mi się go nie zdarzyło spotkać, na szczęście. I oby tak pozostało. Zlew, nieczysta woda. To, logiczne. Zaraz. Oni filtrują wodę. Jakim cudem tu w zlewie jest nieczysta woda? Chyba. No chyba filtrują, przecież tam jest cała ta hydropompa tam dalej. Czyli do pomieszczenia, co to jest? Łóżko w ogóle tutaj jest, żeby się przespać? Jest, Wadsworth mi zajął. Jak mam życie w ogóle, to ty, wiecie, mógłbym się przespać godzinkę. Więc się trochę odpocznę. Moje łóżko, jaka fajna nazwa. Porządku. Przespał się. O, jestem na głodzie. Jakiś efekt? Pewno inteligencja mi spada. Dużo.
Dużo spada. O 2 punkty. Do diabła. Percepcja, inteligencja o 1 i percepcja chyba o 2. O 1. Wypoczęty po godzinie snu. Niesamowite. Fallout New Vegas pod tym względem jest bardziej realistyczny. Tam trzeba spać, żeby nie usypiać. Ciekawe, jaki jest efekt w ogóle długiego niespania w Fallout New Vegas. Muszę sprawdzić. W takim razie ruszamy jeszcze do Moiry. Trzeba będzie załatwić sobie stół do usuwania uzależnień. Przyda się. Nie będę musiał płacić panu doktorowi. Wybacz, panie doktorze, nie będziesz nam już zarabiał. Przez chwilę to grabienie wyglądał dziwacznie u tej mieszkanki Megatony. Nie wiem nawet, czy Moira nie sprzedaje tego stołu takiego chemicznego, gdzie można sobie samemu stworzyć różne mentaty i tak dalej. Moirę to sobie darujemy, bo nagrywałem w tej chwili 3 razy i znowu mnie wyrzuciło za każdym razem. 2 razy przy drzwiach i raz po prostu jak chciałem wyjść ze sklepu, kiedy już się zapisałoby i miałbym spokój. Wracamy do misji jednak. A nie, pan doktor jeszcze. Może pan z panem doktorem chociaż pogadał, zanim mnie gra wyrzuci. Panie doktorze, błagam cię. Zhandluj ze mną. A gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj, chodź. Lepiej miej jakiegoś... Uzależnienie dawaj, bo nie chcę mieć. Mogę się tym zająć. To będzie 5. Dawaj 50. Dawaj tą strzykawę, ja ci daję 50 kapsli. Mamy interes, czy nie? W porządku. Mam tu trochę przedwojennych specyfików. Te specyfiki, panie doktorze, to ci się niedługo skończą w takim tempie, jak ja tu będę przychodził. Już w porządku, ty mazgaju. Czy mogę już wrócić? Jeszcze czegoś. Chyba sobie pohandlujemy. No to przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. Potrzebuję medykamentów. Planujesz wyjść i da... Pan doktor, jaki troll z niego. Papieroski mogę ci sprzedać, panie doktorze, bo nic chyba więcej nie mam. Chyba, że amunicję. Tak, wrzucimy ci samą amunicję, bo ja... Czemu by nie? Na jaką cholerę mi rakiety, które nic nie ważą. Papieroski, też masz papieroska w nagrodę. Daj mi w międzyczasie trochę steampacków. Mogę 10? Mogę, bardzo dobrze. Medixów mam i radixów mam zapas. Starczy, steampaki będą najważniejsze tutaj. Gotowe? Dobrze. Ta. Do widzenia, panie doktorze, i bądź milszy dla pacjentów, bo nie będę tu więcej przychodził. Mam więcej klinik tutaj w stołecznej pustkowiach, więc nie zajrzę do ciebie. Żegnam, ozięble. Trzeba mu pogrozić. O, Lucy West. Ciekawe, czy quest... Co jest w tym na nagrodę za wykonanie tego zadania? O, list od Diana. O, dzięki za pamięć. Przez to wszystko, co się teraz dzieje, prawie o nim zapomniałam. Nie masz pojęcia, jak wiele to dla mnie znaczy. Prawie zapomniałam o swoim bracie. Nieważne. W ogóle zauważyłem, jakie to jest zabawne, kiedy rozmawia się z daną postacią. Ona jakby jest aktywowana i żyje, a cała reszta świata zamiera. Lucas Snips zamarł w połowie chodu. Ach, ten Matrix. Szczerze mówię. Nic nie dostałem od niej, żadnego prezentu? Nic? Kiwne. Powinna być bardziej wdzięczna za przekazanie listu. Chociażby 5 kapselków, nawet za fatygę. Nie dostałem nic. Spójrzmy. Zadanie było zaznaczone? Nie mam. Podręcznik przetrwania. Te wszystkie 3 to są zadania dodatkowe. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Z dodatków. Więc je mogę wypełnić, ale nie w tym czasie. Na razie muszę trochę się wzmocnić. Idziemy do błotniaków. Oj, to będzie trochę męczące. Pomnik poległych, od razu się teleportujemy na miejsce, żeby tutaj nie chodzić, bo znowu zaraz gradzić wywiesi. Ale żebym się teleportował ładnie.
Wprost najemników. Oni sobie dobrzy idą sobie przez pustynię i nagle pojawią się koleś nie wiadomo skąd. Nieważne, z piąskiem wrażli w ziupie. O, przeżył. Niesamowite. No, ziomuś. Teraz to giniesz. A ja mityczna pięć zniszczenia cię zabije. Gdzie ty jesteś? Dobrze, tu staminy nie ma. Wat. Uj, główka się będzie bolała po tym ciosie. Wow. To jest jeszcze lepsze niż strzelanie. To jest jeszcze lepsze niż strzelanie z pistoletu, tak krwawe jadko, bo z pięści wygląda się bardziej komicznie. Papieroski, pistolet, pistolet laserowy, steampack. Zbiorę z nich wszystko, co tylko będzie się dało. Ale z nich hipsterzy papierosy noszą ze sobą. To jest ten jeszcze? Tak. Naprawiamy te sprzęty, później trzeba je sprzedać, wiadomo. Standardowa procedura u mnie. Kastet, karabin szturmowy, nie mogę tego naprawić. Pancerz bojowy mogę. Gdzie są te błotniaczki? Tu jest wejście. Wejście z dwóch stron, ale i tak prowadzi do jednego miejsca, do ich legowiska. Przy czym legowisko nie jest zbyt przyjemną lokacją. Czemu nie mogę tędy przeskoczyć? Dobra. No, wstrzymuję oddech. Trzeba będzie Medixa walnąć prawie na wejściu i lecieć do centrum. Nie będę zabijał żadnego, żeby nagrodę dostać większą. Oczywiście pod warunkiem, że mi gra nie wywali, bo tak też się może zdarzyć. Złodziejem, skradającym się gostkiem takim, ciężko by było tutaj przekraść się pomiędzy tymi wszystkimi błotniakami. Błotniaczki nie są takie przyjemne i nie są łatwe do omięcia. Szczególnie w dużej grupie, bo jest ich tutaj, no, tak z 5, 10 może nawet. Ej, tu są dwa przejścia. Medixy i steampaki to będą moi najlepsi przyjaciele. Tu ktoś żyje? Błotniakiem mogą drzwi otwierać? Czy ja dobrze słyszałem? Pode mną. Dobra. Co my tu mamy? Bomby wiśniowe? Nie chcę.